Cześć kochani, no dzisiaj się zabierzemy za utwór Don't You Just Know It, Huey Piano Smith, bo to taki bluesowy, taki utwór bluesowy, taki radosny, fajny. Tutaj ciekawostka, to się nazywa też call and response, czyli coś takiego, że śpiewa na przykład, ktoś prowadzący śpiewa i odpowiadają mu, tam jakiś chórek mu odpowiada. Bardzo fajnie to brzmi. Myślę, że większość z was nawet w ogóle nie zna tego utworu. A w sumie nawet fajnie, no bo to się bardzo, bardzo ciekawie się go gra. Tak, pierwsza rzecz, stroimy oczywiście gitarę, strój E, A, D, G, B, E. To żebyście pamiętali, kochane ziomeczki, że to musimy nastroić, pierwsza rzecz. Druga rzecz, akordy jakie tam mamy. To są akordy barowe, wiem, że niektórzy od razu mogą mieć troszeczkę takie, o kurde, nie gram tego. Ale tak, akordy barowe, akord barowy dis, dur. Czyli od szóstego progu robimy poprzeczkę. Taką, jak pamiętacie, akord A dur otwarty na ten open. To tutaj zrobimy, kładziemy tą poprzeczkę na szóstym progu po prostu. Później jest akord, proszę ja was kochani, gis dur. Czyli poprzeczka, czyli to tak jak akord E dur mamy otwarty, open. Tylko robimy go na trzecim, przepraszam, na czwartym progu, bo na czwartym progu jest dźwięk gis. Jest później akord A-is, dur, czyli właściwie przesuwamy z czwartego progu, robimy poprzeczkę na szóstym. I właściwie to tyle. Gis, gis, A-is, dur. Teraz kolejna rzecz, to jest bicie w tym utworze. Tutaj jak wam wystukam, to jest takie akurat najfajniejsze, takie, które jest zbieżne, że tak powiem, z rytmem pianina. Czy tam jest coś takiego? Coś takiego, czyli w praktyce na przykładzie akordu dis coś takiego by wychodziło. Dla ułatwienia można sobie oczywiście tutaj uderzać, bo ja na przykład mam cztery razy, prawda? Czyli raz, dwa, cztery. Można oczywiście bez uderzenia tych raz, dwa, czyli byłoby... to wtedy tak troszeczkę inaczej brzmi, prawda? Mamy wyraźne pauzy. Tydy, tydy, tydy. A jak mamy jeszcze to uderzone, jeszcze tak szurnięte o struny, to tak dość ciekawiej też brzmi. Mam nadzieję, że to już każdy łapie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty, 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 ty. No i teraz tak, jak wygląda sama konstrukcja? Zwrotka, niespodzianka, zwrotka grana jest przez cały czas, tylko akord jest dis, dur. To wam powiem, czy zwrotka przez cały czas jest dis, dur. W refrenie mamy kolejność tak, dis, później jest, kochani, gis, później ziomeczki jest A-is i znowu dis. Czyli mamy w refrenie raz, dwa, trzy, cztery. No i później, prawda, znowu później znowu jest zwrotka. Czyli tak, zwrotka, widzieliście, to było dis dur. Później jest pauza i mamy refren. Zabierzmy się teraz za ten refren. Tam oczywiście znając życie, to oczywiście ja to coś walnąłem. Tam zrobiłem jeszcze taki błąd, że w refrenie jest dis, gis, dis, dis, dis. Czyli jeszcze raz. Dis, 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 dis. Tylko tam akurat tam zamotałem o jeden, ale dobra. To w każdym razie skupcie się teraz, bo teraz zagramy refren, tak jak on leci w oryginale.
No, tak to wygląda. Tutaj jeszcze między zwrotką a refrenem tam mamy takie zatrzymanie, prawda? Czyli tam jest po prostu pauza. Dobra, no myślę, że to jest akurat fajne doświadczenie, fajna pioseneczka do przećwiczenia. Po prostu ognisko walimy i po prostu śpiewamy guba, 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 nie? Także dobra, jak macie jakieś uwagi, piszcie. Jak się podoba, dajcie lajka, subskrybujcie. Dobra, papatki, ja spadam.